słucham. Witaj, braciszku. Ale proszę tak do mnie nie mówić. Braćmi genetycznymi nie jesteśmy. W naszej wspólnocie wszyscy jesteśmy braćmi i wszyscy na tym nowym, wdrożonym pokrewieństwie zyskujemy. Trzymamy się razem na ziemskim, żałosnym padole łez. Wspieramy się. Ojeju, czy ty jesteś w jakiejś sekcie, mój kochany? No a jak? Czcimy potężnego, muskularnego demona. Czy z tym demonem kiedykolwiek rozmawiałeś albo słyszałeś jego słowa, podszepty? No, każe mi robić różne rzeczy, czasem niezbyt miłe, ale ja muszę wypełniać polecenia, słuchać go. A ile masz lat, mój drogi rozmówco telefoniczny? 17, a co? Ojej, no to taki duży chłopczyk jak ty powinien wiedzieć doskonale, że żaden demon nie istnieje w przyrodzie. Może masz jakieś okropne urojenia nadprzyrodzone i omamy rozmaite, między innymi słuchowe i wzrokowe. Czasami układ nerwowy może płatać różne figle, mój biedaku. To nie urojenia. Wszyscy w naszej wspólnocie kontaktujemy się z demonem. On istnieje naprawdę i działa. Powinieneś do nas dołączyć jak najprędzej. Niedługo cały świat czeka jego zjawienie się. On wkrótce zstąpi z czeluści podziemnych i nagrodzi swoich wiernych wyznawców. A jakie rzeczy złe czynisz w przestrzeni cię otaczającej? Podaj najnowsze przykłady, dobrze? Wywalamy kosze na śmieci na mieście, tłuczemy szyby na przystankach, malujemy sprayem po ścianach bardzo śmieszne, obsceniczne rysunki, czynimy rozboje, dajemy kopniaki bezdomnym, bijemy ich i się z tego śmiejemy. Na tym polega życie nowoczesnego nastolatka. Och, to straszne. Nie jestem w stanie tego dalej słuchać, mój drogi. Jeśli się teraz rozłączysz, gościu, to zjawimy się u ciebie w domu. Za moment przybiegniemy. Daleko nie mamy. Wiemy, gdzie się znajduje twój blok mieszkalny. Nie wierzę. Powinieneś poszukać jakiejś pomocy i z tej sekty uciec. Uwolnić się od niej. Musisz powrócić na łono rodziny. Do domu familijnego, kochanego. Raz, dwa. Nie mam już rodziny, ale to długa historia. Nie będę ci o tym nic opowiadał, żałosny kretynie. Niezmiernie ci współczuję, że nie masz familii. Bardzo mi przykro, mój kochany chłopczyku. Ja tam się cieszę. W naszym budynku sekty wyśmienicie się bawimy. Każdego dnia jestem mega szczęśliwym akolitą. A gdzie mieści się siedziba waszej sekty? Powiesz mi, mój kochany młodzieńcze? Ty zapomnij, że ci zdradzę naszą miejscówę. Nawet nie ma mowy. Będziesz tam doprowadzony z workiem na śmieci, na durnym swoim łbie. Aha, więc już planujesz, niegodziwy, nowy bezczelny wybryk. Czy mogę ci jakkolwiek pomóc, biedne dziecko? Wstąp do naszej sekty dobrowolnie, a mi pomożesz. To będzie dla wszystkich dobre. Nie, nie, do żadnej sekty nie wstąpię. A wierzysz w Boga, śmieszny gamoniu? Nie, nie wierzę w tę istotę nierealną, wymyśloną. We wszechświecie nie ma Boga, ale za to jest muskularny demon. On nad wszystkim sprawuje kontrolę. Może pomagać lub szkodzić. Swoim wyznawcom bardzo pomaga i wyciąga do nich pomocną dłoń. Wiesz, mógłbym cię nauczyć specjalnej modlitwy do Belzebubka i byś się modlił na kolanach w naszej siedzibie. Jako początkujący musiałbyś oczywiście sprzątać wszystko. Łazienkę, korytarz, a także nasze pokoje osobiste. Przepraszam, ale nie chcę o tym słuchać dalej. Najlepiej powolutku zakończyć tę jałową konwersację. Masz słuchać, jak do ciebie mówię, ty niewierny psie. Cały czas słucham, a moje uszki aż więdną od twoich pełnych okropień słów. I nie jestem żadnym niewiernym psem, proszę tak mnie nie określać obraźliwie. Dobra, słuchaj,
demon mnie wzywa. Muszę kończyć tę rozmowę, ale zadzwonię do ciebie za niedługo. Podam ci wtedy instrukcję dalszego postępowania i wtedy ty masz od razu odebrać. Nie, nie dzwoń, proszę, błagam. Naprawdę nie ma potrzeby. Ja nie wstąpię do twojej złej demonicznej sekty. Wstąpisz, bo do tego ja i moi bracia cię zmusimy za pomocą siły, kopniakami i sierpowymi. Nasz demon obdarzył nas zwiększonymi umiejętnościami w zakresie siły fizycznej. Chyba bardzo lubisz tego pana demona, szanujesz go? No a jak? Ojej, dobrze, żegnaj, nie dzwoń do mnie nigdy więcej, proszę. Nie chcę wstąpić do żadnej obrzydliwej, niegodziwej sekty. Żaden demon nie istnieje realnie. Żegnam, pa, pa.